Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak mówi Ewangelia Jana, 27 rozdział, 46 werset. Pan Jezus Chrystus wisiał na krzyżu już 3 godziny. Słowa, które wypowiedział do tej pory, dotyczyły ludzi, którzy znajdowali się w jego pobliżu. Żołnierzy, o których Pan Jezus Chrystus powiedział, że nie wiedzą, co czynią. Ukrzyżowanego złoczyńcy, któremu Pan Jezus Chrystus obiecał miejsce w raju tego samego dnia. I Marii, którą powierzył opiece Jana. Zawołaniem przytoczonym właśnie w tym fragmencie Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Pan Jezus Chrystus zwrócił się do Boga, który jako sprawiedliwy sędzia na nim dokonał sądu. Nad grzechem, na Jezusie, nad grzechem, w jego istocie oraz grzesznymi czynami wszystkich wierzących. Podczas swojego życia na ziemi Pan Jezus jako człowiek żył w nieprzerwanej społeczności z Ojcem. Wszystko, co mówił i czynił, było ku jego wywyższeniu. Jednak takie święte i doskonałe życie nie mogło rozwiązać problemu grzechu, ponieważ Boża zasada brzmi: zapłatą grzechu jest śmierć, żołdem grzechu jest śmierć. Tak mówi List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Aby grzech został unicestwiony, Pan Jezus Chrystus musiał iść w śmierć. Cierpienia, które Pan Jezus Chrystus wznosił w ciele, poruszają nas, choć w ograniczonej mierze, gdyż nie mamy zupełnego pojęcia, jakie męki duszy wycierpiał nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy z powodu naszych grzechów Pan Jezus Chrystus został opuszczony przez świętego i sprawiedliwego Boga. Wtedy, gdy Pan Jezus Chrystus wydał ten krzyk i wydał ten okrzyk niewyobrażalnego bólu, nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Odpowiedzią są niezliczone rzesze zbawionych i nigdy niekończące się uwielbienie, które będą mu przynoszone przez tych, dla których się poświęcił. Skłońmy się z głęboką czcią przed naszym Panem Jezusem Chrystusem i z głębi naszych serc złóżmy Panu Jezusowi Chrystusowi, złóżmy Mu dziękczynienie oraz przynieśmy Mu uwielbienie za to wielkie dzieło na krzyżu.